Nie jesteśmy w roli faworyta, bo nie ma opcji, żeby ktoś na nas postawił pieniądze, ale jeżeli śledzimy takie portale stricte wioślarskie, wymieniani są zawodnicy do złotego medalu w naszej konkurencji, oczywiście Chorwacji, Rosjanie, Niemcy, Australia, Włosi, Estonia, 6 osad, mamy już finał zamknięty i na dopisku jest napisane i proszę uważać na czwórkę podwójną z Polski, bo oni wiedzą, jak to się robi, wiedzą, umieją wiosłować i nieraz pokazali, że główna impreza jest ich konikiem. No ja pamiętam Mistrzostwa Europy chyba, tak? Kiedy wy jechaliście, no tak naprawdę wtedy nikt na was nie liczył, było ciężko, a jednak pokazaliście, że ten ważny moment, to wy potraficie w tym ważnym momencie się skoncentrować. Teraz będzie tak samo? Czujecie taki power, że zbliża się coś ważnego? Nawet więcej niż czujemy. My wiemy, że to jest. To już jest w nas. I faktycznie wspominamy te Mistrzostwa Europy, bo to ważne Mistrzostwa Europy. One były 2 lata temu. W ubiegłym roku nie mogliśmy pojechać na główną imprezę w tym składzie optymalnym z Adamem Korolem na pierwszej dziurze. I zastąpił go z powodzeniem Piotrek Licznerski. Przypomnę, 4. miejsce. To wszyscy byli naprawdę w szoku. Może nie my, a może po trochu też my, no bo cholercia, to tym bardziej, że on wsiadł na 3 tygodnie przed główną imprezą, wiosłując wcześniej nie miał okazji z nami i myślę, że tacy Chorwaci, Niemcy, którzy wygrywali w 2010 roku wszystkie regaty z nami, Lali Lasek juniorów, po minięciu mety, pamiętam ten gest, ściągnięta czapeczka, szacunek w naszym kierunku, bo to klasa zawodników, ja mu uczynił to samo. Chociaż chciałbym, moim może nie marzeniem, ale takim dobrze by to wyglądało, jakbyśmy minęli metę i kiedyś tak Sir Steve Redgrave wygrał Mistrzostwa Świata albo Igrzyska Olimpijskie, ale wiem, że bardzo mocno walczyli z osadą włoską albo australijską, minęli metę i Steve Redgrave zrobił taki gest, no, nie wolno, nie wolno, on się musiał wtedy zmęczyć. Ja też będę musiał się zmęczyć, tak jak już cała moja osada z Michałem, z Konradem i z Adamem na czele i ten trener nasz, który nie pali papierosów, ale w tym okresie, w tym momencie prawdopodobnie parę wypali, ale no, wybaczymy mu to. Obyśmy się zmęczyli, ale żeby ten po minięciu mety, żeby to zmęczenie było takie radosne, szczęśliwe, żebyśmy doprowadzili was, kibice, do tych takich momentów wzruszenia, bo my też jesteśmy ludźmi, ciężko harujemy i chcielibyśmy bardzo.